Witam Cię bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanale, na którym uczysz kopię tego zarabiania w internecie i nie tylko. I w dzisiejszym odcinku pokażę Ci sposób, jak możesz zarabiać, jeśli kupujesz sobie jakieś rzeczy przez internet, jeśli kupujesz ogólnie online. Więc ten sposób na pewno może Ci się przydać, jeśli często właśnie robisz jakieś sobie zakupy. Nie będzie to taki sposób stricte pod zarabianie konkretne, ale też ewentualnie ja z tego korzystam i też mogę to jakby polecić. A jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka chciałbym Cię zachęcić do wzięcia udziału w kursie, w którym pokazuję więcej różnych takich bardziej dochodowych metod, właśnie na których możesz zarabiać przez internet. Dla widzów jest przygotowana specjalna zniżka, tak więc wszystkie linki są w opisie. Zapraszam. I jeśli chodzi właśnie o cały ten sposób, to pewnie jeśli ktoś z Was śledzi YouTube'a, to bardzo dużo YouTuberów właśnie reklamowało to, a raczej tą wtyczkę. Jeśli ktoś z Was nie wie, to jest to Shops. i teraz, no ja niestety nie mam z nimi żadnej współpracy, czy coś takiego, raczej by mnie do czegoś takiego nie wzięli, ale mogę Wam jak najbardziej to polecić, ponieważ sam, jak widzicie, ja rzadko w ogóle robię jakieś zakupy przez internet, ale już jakby z tych cashbacków mi tutaj się za, no, zarobiłem, tak można powiedzieć, w sumie te 50 zł. Więc jeśli chodzi o ten sposób na zarabianie właśnie za robienie zakupów, wytłumaczę Wam, jeśli ktoś z Was nie wie w ogóle, jak to wszystko wygląda, tak więc, jeśli my sobie tutaj założymy konto i tam po prostu taki dodatek, ewentualnie do przeglądarki, sobie właśnie tutaj zainstalujemy, to w przypadku, gdy będziemy sobie właśnie wchodzić na jakieś tam różne sklepy, to wtedy będą takie właśnie możliwości aktywowania takiego zwrotu gotówki. Ja tutaj już sobie to zaktywowałem. Więc teraz jak widzicie jest no ta ikonka tutaj na zielono i w tym wypadku jeśli ja bym sobie chciał kupić na przykład nie wiem, no, obojętnie co jakieś tam buty, uznajmy że buty, to też jeśli mam ten właśnie cashback aktywowany, w tym wypadku widzicie, że tutaj też są jakieś tam porównania cenowe, że to rośnie, więc też ewentualnie możecie sobie popatrzeć dzięki temu. Dodatkowe takie różne są opcje i tutaj akurat widzicie, że to leci coraz to drożej. I no jakbyśmy to kupili wcześniej, tego 17 marca na przykład to byśmy nawet zapłacili tylko 107 zł. Więc też jest takie pooglądanie dodatkowe, ale widzicie, że tutaj, jeśli na przykład byśmy sobie zakupili te buty za no, te 150 zł, mniej więcej, to będziemy mieli tam jakiś tam no, zwrot gotówki. I w tym wypadku, jeśli chodzi o Let's Shop, to właśnie oni tutaj mają ten zwrot gotówki do 5%. No to też można sobie obliczyć, bo też nie to na pewno nie są te wszystkie produkty. Zależy też jakby, jak to wygląda i tak dalej. Więc no tutaj, jeśli nawet byłby ten cashback w wysokości 5%, no to wtedy możemy sobie wejść w kalkulator, ale tak jak mówiłem, to niekoniecznie są do wszystkich tych produktów tutaj, to 150 podzielimy sobie na 5%. No to wyjdzie, że właśnie dodatkowo też zaoszczędzimy, no właśnie te 7 zł, i potem za jakiś czas będziemy mogli sobie to wypłacić. I tak to mniej więcej działa. Jest to taki prosty w sumie serwis, i on właśnie tutaj ma dostęp do, no myślę, że bardzo dużo różnych właśnie też polskich sklepów i zagranicznych. I tak samo jakby jest taka możliwość, no właśnie skorzystania z tego na przykład na Allegro. I w tym wypadku, jeśli mamy taki cashback, to widzicie, że tutaj możemy sobie aktywować ten zwrot gotówki. Musimy chwilę tutaj poczekać. Tylko, że ja mam tutaj AdLoka zainstalowanego, więc musiałbym to wyłączyć wszystko. O, i w tym wypadku, no jak widzicie, tutaj miałem jakiś błąd właśnie przez to, że miałem AdLoka włączonego. Nie wiem dlaczego, bo tutaj wcześniej sobie aktywowałem na AliExpress i wszystko ładnie przeszło. No i w tym wypadku, jeśli sobie coś zakupimy, to tak samo może mieć ten zwrot gotówki, na przykład na Alego no Do 1%, tak to są mniejsze. Jeśli chodzi o te wszystkie sklepy, to możemy sobie tutaj poprzeglądać. To możemy też to właśnie ładniej tutaj wszystko zaktualizować. Więc, jakby, są tutaj no, duża ilość właśnie takich sklepów, gdzie można sobie na tym zarobić. Oczywiście, jeśli chodzi o jakieś kupowanie czegoś, logiczne jest to, że no, tracimy te pieniądze. Ale w tym wypadku, jak na przykład byśmy chcieli sobie kupić jakąś książkę rozwojową, to wy widzicie, że też jest możliwość takiego cashbacka. Jeśli chodzi o właśnie tutaj sobie zamówienie jakiegoś siedzenia, to też tutaj można właśnie odbierać no te zwroty gotówki. Ewentualnie nazwa pel to jest hosting i tam można sobie kupić domenę, więc też nie trzeba wydawać na głupoty, żeby sobie na tym zaoszczędzić. Więc jeśli chodzi o całą tą stronę właśnie, to jak widzicie ja tutaj już sobie nazbierałem 50 zł i też mogę sobie wypłacić. Tutaj też widzicie, że miałem jakieś cashbacki, ale tutaj mi odrzuciło 50 zł, 70 zł, więc nie wiem jaki to był problem w sumie. Ale jakby też można na tym sobie zarobić i w tym wypadku, jeśli byśmy chcieli sobie to wypłacić, to zobaczcie, że jest taka możliwość możliwość i tutaj właśnie można wypłacić albo na PayPal, albo na transfer bankowy i ja raczej właśnie skorzystam sobie z tego, że wypłacę sobie na konto bankowe i tutaj wystarczy wpisać Wasz numer konta, imię, nazwisko i tutaj minimalny próg wypłaty, jak widzicie, to jest 20 zł. Więc te pieniądze mogłem już sobie wcześniej wypłacić, ale już sobie to zostawiłem i te 50 zł, już mi się tutaj nabiło, więc też mogę sobie bez problemu za chwilę wypłacić, to akurat to zrobię wszystko po filmiku. Tak samo jest z tym, jeśli chodzi o Paypal, więc jeśli przejdziemy sobie na Paypal, to też tam minimum do wypłaty wynosi właśnie te 20 zł, a maksymalne, no tutaj widzicie, że są do 800 zł, ale nie sądzę, że ktoś by miał taki duży cashback, chyba, że po prostu by bardzo często coś kupował więc jeśli chodzi też o taką promocję, która myślę, że nawet Wam się może spodobać, jeśli ktoś chciałby sobie właśnie skorzystać z tego, to jest takie coś, że jeśli tutaj będziemy polecali właśnie tą aplikację naszym znajomym, to w tym wypadku też jest taka opcja jeśli chodzi, o to zaraz Wam pokażę jak to wszystko tak dokładnie wygląda mogę nawet Wam pokazać to tutaj, to w tym wypadku jeśli ktoś z Waszego linku właśnie się tutaj zarejestruje na tym Letyshops i w tym wypadku jeśli właśnie oni tam zakupią sobie coś w przeciągu tych 30 dni za kwotę no, większą niż te 50 zł, albo no, minimalną tą 50 zł, to wtedy. Wy dostajecie 10 złotych i osoba, która Wam to poleciła też dostaje te 10 złotych. Więc w tym wypadku, jeśli jeszcze nie słyszeliście o tym Leti Shops i na przykład w ciągu tego no, najbliższego miesiąca właśnie chcecie sobie zrobić jakieś zakupy w internecie i ta kwota może przekroczyć właśnie te 50 zł, to w tym wypadku warto może też zobaczyć, zalogować się, zarejestrować się bardziej tutaj na tym Leti Shops i zobaczyć czy ten sklep, gdzie właśnie chcecie sobie coś kupić. No oferuje taki cashback i w tym momencie Wy, kiedy sobie coś zakupicie za kwotę minimum te 50 zł, wtedy od razu na sam start dostajecie też te 10 zł, więc też jeśli chodzi o to, jeśli ja bym sobie coś kupował właśnie dokładnie za 50 zł, to dostałbym no jakby zwrot gotówki w wysokości 10 zł na sam start i dodatkowo jakieś tam procenty, bo tu jakby jest wszystko liczone w procentach, w tych wszystkich zwrotach, no i w tym wypadku możemy sobie poszukać czegoś takiego właśnie najbardziej, co ma najwyższy procent, tutaj w ogóle widzicie, że Orange ma Zwrot do nawet tych 100 zł, ale my szukamy czegoś właśnie innego. No ale tutaj, właśnie w najprostszym przypadku, na przykład chciałbym sobie zakupić książkę przez internet, żeby ją przeczytać, no to w tym wypadku książka by kosztowała te 50 zł, no to na sam start dostaje te 10 zł i jeszcze dodatkowo te 3,3%, więc jeśli chodzi o to, sobie mogę wejść w kalkulator. Już tak nie będę dokładnie tego wyliczał w tych, właśnie setnych procentach, ale rozumiecie o co chodzi. 0,03 razy te 50 zł, no to wychodzi, że jeszcze dostajecie tą złotówkę, czyli no jakby razem możecie sobie na tym jeszcze dodatkowo zaoszczędzić te 10 zł, dokładnie 11,5 zł, jeśli właśnie robicie to jako pierwsi i tam po prostu nie macie jeszcze tutaj konta. Więc tak to wygląda i oczywiście, no jeśli kupujecie sobie dużo rzeczy przez internet, to zawsze może wam trochę te pieniądze właśnie zwrócić. Myślę, że to jest spoko. W tym wypadku, no ja też rzadko coś kupuję tam praktycznie, miałem kilka, chyba 3-4 zakupy właśnie w jakichś sklepach, i też jakby no mi już się nazbierało tutaj te 50 zł, i teoretycznie, gdybym nie korzystał z tej aplikacji, no to też nie miałbym tych pieniędzy, więc myślę, że warto, ewentualnie, jeśli ktoś chce sobie z tego skorzystać. Link znajduje się w opisie. To jest dosyć prosta aplikacja, i tak samo jak na początku już tutaj mówiłem, dużo youtuberów reklamowało właśnie tą stronę, przez to, że też mieli jakąś współpracę czy coś tam, ale ona jest bardzo kompatybilna właśnie z tymi wszystkimi polskimi sklepami, i ona jest bardziej skierowana właśnie dla. Polaków. więc tutaj akurat szczerze jest też bardzo dużo różnych innych takich aplikacji, które właśnie też oferują taki cashback, ale no zazwyczaj no to mogą być też takie zagraniczne i będzie mało dostępnych właśnie jakichś takich polskich sklepów, jeśli ktoś właśnie korzysta z takich rzeczy. No i właśnie to już byłoby na tle. tak więc jeszcze na sam koniec chciałbym Wam przypomnieć o tym, żebyście mogli sobie dołączyć do kursu, w którym pokazuję więcej różnych takich ciekawych sposobów na zarobek w internecie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. No i jeśli macie jakieś Ciekawy pomysł na to, abym nagał o czymś odcinek. Możecie o tym napisać w komentarzu. A ja już się z wami żegnam, tak więc trzymajcie się! No i cześć!